Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i oczywiście witam was na Palionowie. Kolejny odcinek. Na samym starcie musimy ogarnąć bardzo ważną rzecz, a mianowicie, czy już można zmienić, prawda, tak zwaną, prawda, tutaj numerologię, prawda. Czy można zmienić tutaj tą siódemkę na ósemkę. Właśnie w tym momencie idę to sprawdzić z tego powodu, że nawet nie wiem. Ale za chwilę prawdopodobnie wbijemy 178 tysięcy subskrypcji, za co wam bardzo serdecznie dziękuję, widzowie. Ponieważ, wiecie, im szybciej wbijemy 200 tysięcy, tym szybciej, prawda, będziemy mieli 200 tysięcy. Proste. Więc tak wygląda sytuacja. I uwaga, widzowie, no nie wiem, czy widzicie. Nie widzicie tego, muszę wam to pokazać. Uwaga, już wam to pokazuję. Brakuje 8 subskrypcji do tego, żeby mieć 8. Więc ja w tym momencie już, widzowie, no podmienię to. Po prostu 8 subskrypcji to tak naprawdę, jak teraz to nagrywam, to jak skończę nagrywać, to już będzie 8 subskrypcji więcej. Więc myślę, że już można spokojnie ustawić 8. Więc dziękuję wam bardzo, widzowie, za to, że tak szybko tutaj wbijacie subskrypcje. I mam nadzieję, że, prawda, nie spowolnicie i że wbijecie znowu 1000 subskrypcji następnego odcinka. Jutro będziemy mogli tutaj zamiast tej 8 podbić 9. Dobra? Super. Więc to tyle. Tablica zaktualizowana. Trzeba tu dać Instagrama, to jeszcze nie zrobiłem. Ale zrobię to jak najszybciej się da. Ale to nieważne, widzowie. Przejdźmy w takim razie do naszego Minecrafcika, ponieważ to jest w dzisiejszym odcinku, prawda, najważniejsze. Zanim jednak zaczniemy, bo przypomniało mi się, że jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć, to jest to, że dzisiaj nie było odcinka z Lego, był odcinek jeszcze inny, ale jutro jest Lego na kanale, więc zapraszam was bardzo serdecznie, ponieważ jutro startujemy z wielką serią Lego Star Wars, prawda. Zapraszam bardzo serdecznie, będziemy jutro sobie grywać. A ja witam was na serwerze, ponieważ w dzisiejszym odcinku musimy pójść z Mareczkiem do tego zamku lodowego, gdyż iż ponieważ ja mam pewne podejrzenia, że tam jest coś poukrywane, więc dzisiejszym celem jest znalezienie jakiejś tajnej bazy, znalezienie czegoś, co po prostu pozwoli nam na po prostu odnalezienie czegoś tam, no nie wiem, tak widzowie, musimy to po prostu badać. Ja za każdym razem tam chodzę, nie wiem co mam z tym zrobić, mamy też ten portal, który trzeba aktywować i tak dalej, znaczy portal, nie portal, ja nie wiem co to jest w ogóle, to jest takie ten z płaczącego obsydianu, taki kwadrat, taki, nie wiem co to jest w ogóle. O, Mareczek tam jest. Halo, Mareczek! Ło, o, widzę. Patrz, ja też sobie zrobię lunetę. Co? Ty podejrzany chyba jesteś tutaj. Ja jestem podejrzany? Tutaj. Dobrze, no proszę, proszę mnie aresztować, proszę mnie aresztować. Nie, no nie mam jeszcze żadnych dowodów, ale a, wiesz. A masz kajdanki? Nie mam niestety nic, ja tylko detektywem jestem, a nie policjantem, wiesz? Czyli, okej. A od kiedy detektywi mają skrzydła? Bo detektywi muszą być zawsze na czas, rozumiesz? To ma sens, dobrze. Mareczek, ja mam do ciebie pytanie, siądźmy sobie tutaj na lody, a prawda? Czemu nie? No na lodzie. Masz jakiegoś loda? Wiesz co, możemy o Lodomira zamówić. Lodomir, dawaj tutaj, kurde, naszego... Lodomir, ty! Ale imię dobre. Ty, on się torturuje na tym, widzisz to? Nie, no widzę, on tak lubi czasem, bo on lubi tak sobie szlifować śnieg, ale to ten, wiesz, okej, okay, dobra, to no. Masz, łap kulę, łap jedną gałkę. No weź, gałka w twarz, pek, dobra, myk, dobra, jak już sobie pojedliśmy, to możemy, prawda, skupić się na, prawda, ważnych rzeczach. Czy są jakieś dowody potwierdzające to, gdzie jest spalionka, bądź Milki? Oj, powiem ci, niestety, szukam, ale jestem tak zwany w lesie, no. Jesteś w tak dobrze, zwanej jest... pupie. No, a jak wygląda sytuacja z tym portalem? Udało się go aktywować? Nie widzę, że nie. No, nie do końca właśnie. A są jakieś poszlaki, jak go aktywować na przykład, czy coś takiego? Ajajaj, no jeszcze nie wiadomo, ale na pewno... No, a co z tą bazą w ogóle, która była za tym? No jest cały czas jest, ta baza, jest dalej, jest dobra, baza. No to jak jest to nie ma znaczenia, dobra. W sensie, jak się tam nic nie zmieniło, to wiesz. No to... nic się nie zmieniło, niestety, ale... Dobra, próbujemy. Słuchaj, ja mam plan na dzisiaj. I ten plan nazywa się po prostu, idziemy znaleźć tajną bazę jakąś Yetiego w tym zamku, bo ja czuję, że tam coś jest jeszcze, czego nie odkryliśmy, a co nam by mogło pomóc tym wszystkim, no. Tam. Więc w tym momencie, że jak powiem, do skrzydeł, fajerwera i... My już tam znaleźliśmy, nie? Ale mówisz, że tam jeszcze coś będzie. Ja czuję po prostu, że jest tam coś, czego my jeszcze nie odkryliśmy, a coś, co by się przydało odkryć, bo po prostu, no... No wiesz, jakby chodzi po prostu o to, że tam to jest jedyne miejsce, z którego możemy czerpać jakiekolwiek dowody i tak dalej. Bzyku, Kinetic Energy? Ta, wiesz co, próbowałem przelecieć przez tak zwany, ten namiot. A, i ty po prostu, i się wywaliłeś w tym namiocie, tak? Tak. A, no. rozumiem, dobrze, no to... Teraz wracam. Okej, to czekam na ciebie. No, bierz te itemy. Bieram już, no, ile miałeś, ile straciłeś? Wiesz co, nie dużo akurat, jakoś, bo jak nie potrzebuję expa, to nie expię, więc... A, rozumiem, dobrze. Nie straciłem. Mówisz, że to jest najtrudniejsze przez ten namiot przelecieć, to patrz to. Tak. Potrzymaj mi piwo, jak to się mówi, nie? Potrzymaj mi elitrę. A to musisz być na pierwszej osobie, czy można to zrobić na... No, dobra. Nie, spróbuj. Na pierwszej jest łatwiej nawet.
Myk, czyściutko, czyściutko. Wracam z powrotem też. O, no ja... nie trafiłem, dobra. Oj, nie, no nieważne, po prostu taki tryb. Dobra, lecimy do zamku jednego. Mi się nie udało. No tobie się nie udało, ale słuchaj, no, że tak powiem, mistrzem się trzeba urodzić. Zgadza się, no. Zgadza się, jak potwierdził w ogóle. Dobra, słuchaj, ja chcę przede wszystkim zobaczyć jeszcze raz. O nie, znowu ja tutaj. Ty za każdym razem tak sypie, że się w głowie nie myśli. Dobra, patrz. Zlećmy tutaj jeszcze raz na do tej jaskini i przebadajmy tę całą sytuację. Ja zastanawiałem się nad tym, co to może być. Pytałem się też widzów, no ale słuchaj, ja mam pewien, mam jakby to powiedzieć. Jakby pewną sugestię, pewien, jak to się nazywa? Mam pewną... Ja wiem, o co ci chodzi, że wskazówkę taką... Wskazówkę, mam pewną... Mam pewne przypuszczenia. Dokładnie, język polski ciężki. Mam pewne przypuszczenia, że to jest po prostu, że to jest na wzór jakiegoś takiego garnucha jakby, że tutaj coś trzeba wrzucić do środka i wtedy coś się wydarzy po prostu, wiesz o co chodzi? Możliwe, no. Że tu po prostu coś tu się będzie aktywowało, tylko za bardzo nie wiem co. Można ewentualnie, nie wiem, wrzucić chleb. Nic się nie stało. Nie możemy go zebrać już, no to koniec, to przepad. Myślisz, że jak ja tu wejdę, to coś się stanie złego? Nie wiem, wiesz co, no możesz spróbować, a ja tam nie wchodzę na pewno. Czekaj, dobra, no spróbuję, ryzyk fizyk, najwyżej coś się stanie, no jakby co, to wiesz. Ja się może lepiej odsunę, co trochę jakby coś wypuszczę. Dobra, czekaj, ja wiesz co zrobię, ja wyrzucę itemy. Ale będę obserwować lornetką, o to mogę ci... Nie zbieraj, poczekaj. Uwaga. Dobra, uwaga, czekaj, jak mi się coś stanie, to pozdrów resztę. Jasne, lornetką patrzę, więc nic się nie stanie. Dobra, uwaga. O, boję się. No, o, czego? Nic. Chodź, ej, wyjdziesz. Ej, dobra, nie, czekaj, ty się chyba w Yetiego zamieniasz. Co? Nie, żartuję. Mów tak nawet. Nie, dobra, nie, nic się nie dzieje, to znaczy, że po prostu jakby fałszywy alarm jednak, czyli jakby po prostu wejść do tego swobodnie można, nic się nie dzieje, więc to o tyle dobrze, ale i tak mimo wszystko mamy problem. Dobra, zaś muszę układać itemy, to jest najgorsze. Dobra, tak, mam poukładane, super, tak, dobra. Słuchaj, dobra, lećmy w takim razie dalej, bo tutaj, no i właśnie, i przypuszczenie, że to jest, że tutaj coś trzeba zrobić, coś tu trzeba położyć, albo coś tu trzeba dać po prostu i coś tu się po prostu wydarzy, nie wiem, coś położyć, coś tu wrzucić. Dave na serwer wbił, niesamowite. Dobra, chodź, lecimy w takim razie na ten. Lecimy do tego zamku, przeszukać go trzeba, bo z tego co wiemy, palionka jest na drugiej stronie, tam za portalem. Wiemy, że Yeti poleciał razem z nią, ale nie wiemy, gdzie jest Milky i to jest to, że nie mamy pewności, czy ona jest tam, czy ona jest tu, ale liczę na to, że znajdziemy jakieś informacje po prostu, które nam w tym pomogą tutaj w tym zamku. O nie, ja nie mogę, jak ja nienawidzę burzy. Dobra, chodź, lecimy tutaj do tego zamku, wejdziemy tu jak najszybciej. Trzeba przeszukać tak, najpierw przeszukamy może górę, co? Bo tutaj coś tutaj kurczę musi być. Coś tutaj musi być, więc przeszukajmy górę. Patrz na jakieś tabliczki, znajdź może jakąś książkę, coś, to w ogóle było. Coś, co jest podejrzane, jakieś takie tak. Podejrzane... Może... W tych wieżach może coś, bo ja nie wiem ile tutaj wiesz, ile... Ja lornetką sprawdzam. Idziesz właśnie. Lornetką? Ale zimno, ja się kręcę. No jest, jak właśnie, bo tutaj tak ten śnieg sypie, to jest właśnie niefajne. Dobra, lecę tu... Ej, czekaj, bo... Co masz? Masz coś? Masz? Bo ja... Ja nie, że coś mam, ale to jest podejrzane trochę. Mam taki podejrzany element, ale najpierw do ciebie zobaczymy. No, ale nie, ale ja nic nie mam. Nie masz niczego? Nie. No u mnie jest taki podejrzany element, no nie wiem jakby to powiedzieć, nie wiem. Czekaj, ja tutaj jestem na górze. Nie wiem, czy widzisz, gdzie jestem, widzisz? O, widzę cię, halo, no, siema! No, siema. I co masz podejrzany element, gdzie? Patrz, jak ja wchodzę tędy, to tutaj są takie drabinki. Okej. Okay. Tutaj, właśnie tu, gdzie jestem, nade mną są drabinki, słuchaj. Tylko takie, tutaj, siema, tutaj, tu jestem ja. Dobra, to no. Jeżeli tutaj jesteś podejrzanego, to tutaj już nic nie ma, jakby. No, chyba bo ten, tu na górze no, jestem i tutaj totalnie nic nie ma, serio. Jest po prostu, no, po prostu jakiś most taki. No, wejście drabinkami, mam wrażenie, ale teraz to je ci usuną, nie wiadomo dlaczego. Tak, tak. No wiesz co, nie wiem, co to jest, w każdym razie. Schodzę do ciebie, uwaga, schodzę. Uważaj, żebyś nie zginął, albo ty elektron, czy nie? Nie zdążyłem ten dać. Dostałem po nodze, ale dobra, tu nic nie ma. Dobra, wejdźmy tutaj może, zobaczmy, czy tu... Tu się do góry idzie, co? Poka. Tutaj była palionka uwięziona, to mi mówili już tutaj, że tu była gdzieś na górze. Okay. Idę na tą wieżę, bo tutaj... Ty, tu jest jakieś łóżko. Czyje to? Ty gadasz, czekaj, ej, no nie wiem czyje. Czerwone, ja nie widzę. Więc nie wiem czyje. Patrz, ale ma poduszkę zamiast, mam wrażenie, czy to jest śnieg? Tak, to jest śnieg. O nie, no to musi być chyba łoże Yetiego, nie, wiesz co. Myślisz, ale łoże, on tak. Czerwony? Walimy to, no nie wiem, ale wiesz co. Dobra, dobrze, dirtem mu to może być, co może być w zamku Yetiego i łóżko, no czyje tam mogę. No rozumiem, dobra, jestem tu na samej górze, tu była palionka, nie? O, i tu są, ej, tu czekaj, co to jest? Moje ukochane dziewczyny.
O Boże, jak on nie umie pisać. To napisał Yeti, to już to napisał było Yeti. Okej, okay, dobra, no? Czyli kurczę, ewidentnie widać jego obsesję. Ewidentnie, no właśnie, nie no, byłem tu, ale nie przypominam sobie, żebym to widział. Nie, może to nie, widziałem, a może nie? Już nie pamiętam. Nie pamiętasz, rozumiem. No. Okay, czyli wychodzę tu wyżej, czy tutaj coś jest? Nie, tutaj też nic nie ma, dobra, a tu na samej górze? Ty to zrobiłeś? Nie, nie. Nie, ja tutaj jestem pierwszy raz. A tu? Dobra, ja nie wiem, co tu było w ogóle? Stary, patrz tu, widzisz ten? Piorunochron tu jest. Tak. A on tak się brzęczy. No, on jest chyba naładowany, czy jak go nie, dobra, stary, zejdźmy stąd, bo tutaj te burze są, tutaj i tak dalej, lepiej nie ryzykować, nie? Ja nie chcę, no ja dobra, czyli tutaj po prostu nic nie ma, tak krótko mówiąc, podsumowując, no, tutaj nie znaleźliśmy żadnej informacji. Nie ma, ale jedyne co to zrobiliśmy, dirta postawiliśmy na łóżku. Tak, na czyli jest sukces. Ja tak, wydaje mi się, że zadanie zostało wykonane. Zadanie wykonane, ale dobra, jeszcze przeszukajmy dół, bo tam jest szansa na to, że po prostu coś na dole było. No. Piwnicy, tam jest się największe. Tak, no tam się dzieją. Najwięcej dzieje, nie? Więc tam ja bym przeszukał coś. Właśnie, to idziesz? Jest o, idziesz. Jak wylądowałeś pięknie, podobało mi się to. Dzień, dobra, chodź tutaj na dół. I teraz tak, jaki jest plan? Plan jest taki, że trzeba tu przeszukać wszystko. Nie wiem, pod schodami coś? Jesteś pod schodami? Pod schodami, tutaj na pewno nie szukam, to walić. A właśnie, a Mareczek, tam się coś zmieniło, ja ostatnio tam otworzyłem tę skrzynkę i coś innego znalazłem, sprawdź. Ja, nie nabierzesz mnie na to, nie. Ostatnio miałem, wiesz, miałem elytrę, miałem też parę przedmiotów, ale nie wszystkie przedmioty miałem, że tak powiem, wiesz, te moje główne, nie, niektóre odłożyłem. Okej, okay, rozumiem, to dobrze, że nie zginęło nie ci wszystko. Nie spaliły mi wszystkie, nie, tylko dobra. Ta elytrę najbardziej, no. A teraz tak, czy tutaj coś się kryje za... Patrz, wiesz co jest dla mnie podejrzane? Widzisz tutaj te płotki? No, za tym może. Jest stone, nie? A tam są biblioteczki. A tam tutaj są biblioteczki. Widzisz? Dwa razy stone. Tak, ale właśnie stone to dla mnie normalka, że tam jest. A tam jest biblioteczki, widzisz? Tak jakby coś za tymi biblioteczkami było. Czekaj, sprawdzę to. Może tam coś jest. Przecież tam jest chyba jeszcze ta czekaj, ja tu sprawdzę właśnie, czy coś się zmieni. Patrz, bo tu jest drabina ogólnie i ona prowadzi tutaj do tej dźwigni, którą zresztą, nie rozwalamy tego, bo już doszliśmy do tego, że tam to najlepiej jest rozwalić. Ale czy tu coś jest za tym? Nie ma nic. Nie, a za kamieniem? Nie, no stary, tu nic nie ma. Ale poczekaj, a może za tą latarnią? Tutaj masz latarnię, obok ciebie jest latarnia. Tu? I za tą latarnią jest... Czekaj, a tu? O, dobrze. Okej, okay, dobra, widzisz? Sprawdzę. Zobacz tu, bo tu jest latarnia i może nie, coś tam będzie. Nie, to też jest kopalnia, w tą stronę. Okej. Okay. Stary, co to jest? O, ej, czekaj, coś tu jest? Ej, czekaj. Nie, dobra, żartowałem, nic tam nie ma. No to, ale żeś mnie strollował. A już myślałem, już się napaliłem, że coś tam będzie. Czekaj, to ostatnia rzecz, no tutaj jest niby jeszcze latarka po lewej stronie, po drugiej, albo tutaj. Nie, no tu jest tylko te, albo tu jeszcze, czekaj. O, czekaj, przejdę tu. Oj, nie udało mi się, czekaj. Jeszcze raz, to się uda. Spróbuj, to się musi udać, uwaga. Robimy tak, przechodzimy tu. O, pięknie! Widzisz to? Super. Dobrze, dobra koordynacja ruchowa. Ej, nie, no tu nic nie ma, stary. Tu jest później jakaś kopalnia. A tu płotki zrobiłeś, czy nie? Tutaj nie, były płotki. Tu nie było miejscu? Płotków. To jest ciekawe, to jest podejrzane dopiero. Dobra, a czekaj. A tutaj nad tobą jest jeszcze latarnia, możemy to jeszcze zbadać. Kurczę, tam nic nie ma, bo ja po prostu tam się przekopałem za drugą stronę tej ściany i tam po prostu kopalnia jest, więc. Masz rację. Więc to nie, dobra, tutaj ogólnie tu ponoć Milki była na początku. Okej, okay, ale już jej nie ma, no ale już wow, nie ma. Jak to wygląda. Tu, czekaj, sprawdźmy tu jeszcze za. Co tu jest? Halo? Nie no stary, to jest wszystko tak jakby w kopalni zrobione, dlatego tutaj nic więcej kurczę nie ma niestety. Dobra, muruję to. Wiesz, bo my szukamy jakiejś takiej tajnej bazy chyba palionki, tak? Albo Milki, no. Albo w sumie Yetiego też, nie? Dobra, czekaj, sprawdźmy tam na dole jeszcze, bo to jest właśnie miejsce, że ja uważam, że to jest mocno jakby niewykorzystane miejsce. Iść tam na dół pierwszy, bo ja to zamuruję. Ja pójdę pierwszy, co mnie tutaj nie zamknij, jeżeli możesz. O, dobra, dzięki. Oj, zamknę to w taki dziwny sposób. Dobra, na razie tego nie zamykam. Dobra, przeszukajmy to miejsce. Ja tu nie widzę nic. Tu jest tylko ta dźwignia, co ci pokazywałem, to co jest przejście tam dalej. Cośmy to przeszli nawet wczoraj też razem jeszcze. No i to jest zamknięte, to jakby to już jest sprawdzone, to już jakby wiesz, koniec tematu, nie? Ale czy jest coś więcej? Ja bym wiesz co, przeszukał jakoś, nie wiem, jakoś coś wkopał się gdzieś pod ten, czy coś tego typu. Tutaj? Nie. A może coś za... Nie no, za ametystem nie może niczego być. Za ametystem nie, to musi być jakieś takie miejsce... O kurczę! Dobra, tu mocno to rozwaliłem. Wow, że jakżeś ty rozwalasz. No. Musimy uważać, wiesz, żeby no, to też... muszę naprawić tak, żeby... Orientował. Właśnie, no to prawda, Dobra. Ej, a to? Ty, co to jest? Patrz, to jest jakieś przejście, ale ono jest otwarte, ono nie było otwarte. Ale to, czekaj, coś tutaj... Tutaj nic nie było wcześniej, nie było stary. Nie było tego wcześniej. Dobra, idziemy? Czekaj, nie wchodź tu, bo chwila, a redstone jest tu jakiś... Właśnie, ten, ej, dobry pomysł, proszek. No, weź, masz lunetę, ja ci mogę dać, mam lunetę. Ja mam lunetę. O nie!
spadła, czy nie? Dobra, rzucam ci lunetę, masz. O, dobra, bo się przestraszyłem, że tam jest jakaś lawa i mi luneta spadła. Nie, dobra, i chodź tutaj ze mną. Tutaj nic nie ma, ale za bardzo. Badaj to bardzo, bo dobrze, żebyśmy nie wpadli. Dobra. Przez przypadek, wiesz, do dziury żadnej. Nie, no tu bezpiecznie, nie ma żadnych nici, żadnych redstone'ów i tak dalej. Tu jest jakieś pomieszczenie, stary, tu jest jasno strasznie, chodź. Pokaż. A jaki jest tu? Wow, okej. Okay. Stary, co to jest? Co jest? Ej, co? O kurde, patrz to! O co? Wow! Czy ja, to wygląda jak, widzisz, jak łóżko Milki i Palionki, tak jakby one tu były wcześniej. No. Puste skrzynki. Jakby one tutaj razem mieszkały, prawda? Stary, wiesz, co mnie bardziej zastanawia? To. Ej, co to jest w sumie? To wygląda jak ring. Patrzę. Nie? Ej, a może Yeti jakoś testował jakąś siłę? Może dawał tutaj Palionkę albo Emilię do ringu? No właśnie, właśnie. A co jeżeli on po prostu kazał walczyć im? Między sobą, czy? No. Ja cię kręcę, nawet o tym nie chcę myśleć, ale to trzeba wpisać do mojej księgi detektywistycznej. No wpisz to, wpisz to. Tu to jest bardzo ważne miejsce, bo ja wiesz, bo... O, Dave wyszedł. No, wow. Wszedł i wyszedł. Wiesz, bo jeżeli na przykład jest to miejsce, które, jakby to powiedzieć, no jeżeli one tutaj na przykład toczyły walkę na śmierć i życie, i jeżeli on uciekł z Palionką... Mhm. Łączysz kropki? Nie. ale... Ring. Słuchaj. Ring. No. Walka na śmierć i życie, a on uciekł tylko z Palionką. Tylko to było widać. Nie, jeszcze psonie, nawet tak nie mów. Nawet tak nie myśl. Jak ty tak możesz? Dostajesz lunetą. No nie, no ja tylko ci mówię, wiesz, sugestia jako detektywowi. No ja też mam nadzieję, że to się nie wydarzyło, nie? Tak być nie może, ale po prostu, wiesz, ale chodzi mi po prostu o to, że może coś w tym być, nie? No niby masz rację, nie? Ale ja nie chcę nawet do myśli dopuszczać. No nie myślimy o tym. Nie mówimy tak, bo wiesz, bo tutaj sugerujesz, że coś złego mogłoby się stać Emilii. Tak, no ale liczę na to, że nie, no nie, wiesz, jakby... Nie, no nie, dobra, nie było, nie, nieważne, chodź, idziemy stąd. Ty to złe tutaj dla nas chmury i w ogóle pogody tak, sprowadzasz. Tak, nie ma co się negatywnie nastawiać na zapas. Wiesz, co mnie zastanawia? Tutaj najbardziej mnie zastanawia to, że ten Yeti używa podejrzanie często tego ognia takiego... Niebieskiego? Niebieskiego, dokładnie, tego płonącego... Myślisz, że ten ogień, że w tym ogniu drzemie potencjał? Ja powiem tak, nie wiem, ale no on jest normalnie w piekle, w Netherze ten ogień, a wygląda, można by też było powiedzieć, że jest to zimny ogień, w ogóle nie wzięty z Netheru. Może Yeti ma jakieś miejsce, gdzie ten ogień można, nie wiem, naprawdę Mareczek, jakiś... podoba mi się to. Więc to wydaje mi się, że będzie trzeba to koniecznie zbadać, no więc słuchajcie, widzowie, jeżeli myślicie, że prawda ma, jest tutaj jakiś potencjał i że faktycznie mogłoby coś takiego mieć to dajcie znać w komentarzach i tak dalej. My to przetestujemy na pewno i może wybierzemy się po ten zimny ogień, że tak ujmę. To jest nawet dobra nazwa, może to tak się nazywa. No. Zimny ogień. No, nie może wiadomo. Coś tym być. No, ale tymczasem dziękuję bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Zapraszam do Bzyka, ponieważ tam nie wiem, będziemy to dalej badać, tak? Zdecydowanie. Więc detektywie Bzyku, widzimy się za chwilę na, prawda, pozdro. Dalszym, jak to się mówi, detektywowaniu. Śledztwie. Śledztwie, dokładnie. Widzimy się później, elo.